Ja, gdzie pan? Cześć, czołem z tej strony, Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Construction Simulator 2015, moi drodzy. Tam już pewnie na dole widzicie jeden jakiś ktoś tam lata, nie wiem kto, ale niech będzie, witam elektryka. O. Siema.pl. Tu pewnie Buddy poleciał, siemka. Buddy, żyjesz? Siema, no nie robię. No. Daj głos. No. Siema, no nie robię. No i dzisiaj zagościł u nas Stachu, witamy. Witam, siemano. Stachu będzie dzisiaj pracował, dzisiaj będzie naszym robolem. Przechcimy go ze Stacha na Andrzeja budownictwa. Dobra. Ty, a czemu dobry? Kto w żurawie siedzi? Nie wiem. Nie wiem, wiem tylko kto siedzi w betoniarce, nikt nie siedzi w betoniarce. Moi drodzy, kończymy etap, właściwie nie kończymy, zaczynamy etap 13, później będzie co? Zalej, etap 14 i będzie etap 15, zalej. Ej, to trzeba te kieliszki ponapełniać. Ściany na razie trzeba włożyć na górę, widziałem tam. Nie no, ściany to nie najpierw trzeba zalać, nie? Zalane już jest. Zalane. Jeremy tutaj w moim żurawiu siedzi, ty wypad. Dzisiaj ja będę siedział w żurawiu, nie ma bata. A nie. Pytam się, kto siedzi w żurawiu? Cisza na eterze, kurde. A dobra. Kiedy ty się pytałeś? No jak, niedawno. To gdzie? Kto siedzi mi w żurawiu? Tydzień temu się pytał. A, tydzień temu, a, no to jak tydzień temu, to okej. Okay. Rozładuj mnie, jadę po ściany dalej. I pozdrawiamy Czerwoną. Pandę, Czerwona, gdzie jesteś? Uciekła, Panda uciekła. Tak, a ten dźwig tutaj ciulato stoi, obu twoja noga. Czemu ciulato? Bo jestem za blisko tych... Się zaczyna warczenie na swoich? Odbiło się jak kaszomanną. Jak dzikowi po szyszkach. Mhm. Dobra. Ja sobie wezmę tego małego dźwiga, chociaż tam już jest wysoko jak byk. No trochę jest. To właśnie wezmę dużego. O, czerwona właśnie, przyszła. Witamy Pandę. Dzień dobry. Dzień dobry, kontrola BHP się kłania z tej strony. Proszę przygotować wszystkie dokumenty. Aktualne badania pracowników, szkolenia. Dokumentów brak. No to już jest 1000 zł od każdego. Chłopaki, wyskakiwać z kapusty. Najpierw niech ten BHP pokaże swoje dokumenty. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, elektryk. I tu cię by zdziwił. A no, no, no. No ale cię tu nie ma, więc tam nie Stachu, gdzie ty są? Ja ci już napełniłem te gruszki. A to jeszcze jest jeden kielich. Z drugiej strony, w drugiej betoniarce. Znaczy przy drugiej betoniarce, o tak może ci powiem. To zaraz tam idę. Tylko odstawiam tu ten dźwig, bo mnie wkurwia. I coś przegwizduje coś. Tu u Badiego wiatraki się załączyły. No u mnie nie. Buddy, już masz puste u ten ciebie, Buddy, u ciebie, bo się świecisz jak. Tak? Mhm. No jak się świecę, to bardzo dobrze. To ja bym trochę się obawiał, jakbym się świecił. Jak psu jaja. Jak psu jaja, ty to by było dobre. No. Dobre określenie do całej sytuacji. Chociaż trzeba byłoby się zapytać Pandy. Panda, czy twojemu psu Badiemu świecą się jaja? Jak cholera. To na grubo. To czym ty je tam woskujesz? On je masuje codziennie. O, Stachu, jak nalejesz tego kielicha, to wiesz co, to masz zadanie bojowe. No. Zgadnij jakie. Już wiem jakie. Zgadnij jakie, Stachu. Żebym je wypił. Co? Nie, to jest pestka. Nie, nie, nie. Wysiadasz z betoniarki i pedałujesz na górę, chłopie. Po drodze licząc schody. Dobra, lecę. Musisz policzyć schodki wszystkie. Ile, raz, ile dwa, jest tych schodków? 3, 4, 5, 6, 7. Kurwa. I nie chcesz przywieźć jeszcze ściany więcej. Buddy pojechał. Ja pojechałem też sam. Te maszynki można tutaj wziąć już. Aha, tylko Stachu nie ma DLC, jebu twoja noga.
No. Stachu, jak spędziłeś Sylwester, powiedz nam. Ja, no to teraz żeś pojechał po grubości. 5. Na co, nie? No tak. 7. 8. 9. 9 razy 11 i masz wynik. To jaki? Musiałbym sobie policzyć. Kalkulator wyciąga. Ale 99. 99. Na kalkulatorze trzeba było policzyć, Stachu, przyznaj się. No. Ja, kalifa. Nie no, żartuję. Żartujesz? Z matematyki widzę, geniuszem jesteś. No, tabliczki mnożenia się w 6 klasie 3 razy uczyłem. Do tej pory nie pamiętam. Ale tej tabliczki do 10, tak? Tak. On do jednego umiał. 1 razy 1, 1, 1 razy 1. No, no, no. Do 9. I stykało, nie? Po co się tam więcej męczyć, nie? No. Wymieniał od czasu do czasu linkę między uszami i wystarczyło. No. Czy ten sprzedawca musi być tak cholernie daleko? Ano. Tym małym blisko, dźwigiem, ty masz za krótkie nogi. Tym małym dźwigiem to nic tu nie podziałem, co nie? Czemu? Jak, no, dobra, nie się, jak dobrze nie, się musisz, ustawisz, no to porządzisz. Musisz schodami tam spadł. Na górę. Musisz. Stachu się stoczył z góry? Tylko widziałem, schodami. Jak postać tylko leci ze schodów. Te czystego musisz dachu. Schodami na ten. Wjechać na górę. No, albo na ten sąsiedni budynek możesz sobie wjechać dźwigiem. Para. Albo przyjechać przyczepką, nie? Wjechać na przyczepkę, postawić drugą przyczepkę na przyczepce i dopiero wjechać na dwie przyczepki i wtedy będziesz miał idealnie na wprost. No, mniej więcej. Jak się przełączało pomiędzy autami tymi? Alt F4. Kurwa. Alt F4. Pan Stachu włączył. Wcisnął Alt F4 i go... Tak, kurwa. Przeniosło w magiczne miejsce. Uj. Jak ten ruch uliczny. Przeszkadza. Ale tutaj mandatów nie dostaniesz, jak pierdykniesz. Tak. No, żebyś wiedział. To jest ten plus. Jedyny chyba. I maszyny się nie psują. No widzisz. A tak trzeba płacić. I na czerwonym możesz jeździć. No. Udoskonalili. Dwójkę, lepsza jest. Lepsza, no. Tylko jak ktoś miesięcznie 56 tysięcy wydaje, żeby kurde... Na mandaty? Wszystkie... Nie, na koszta wszystkie. A tam buddy na biednego nie trafiło. Ty, no, temu nie zabronisz. 3 tysiące tylko mam. 3 tysiące czego? Dobra. Dolarów. Przywiozłem wam ściany. Proszę bardzo. No właśnie, wiecie jaka tu jest waluta? To waluta to cebuliony, nie? Cebuliony? No do C, no nie widzisz C jak cebulion. To jest frank szwajcarski. Nie, to jest C jak cebula. Dolarowa, bo z tymi kreseczkami. No. To są cebuliony dolarowe, dokładnie. Jakiś tu się dzieje, wyciągnął jakiś... jakiś maluszek wystaje? Przeszkadza. Jak się nudzisz, Stachu, to byś mógł betoniarki zapełnić. Ja już zapełniłem. Betoniarki. Ale betoniarki, a nie kieliszki. Ale one są po 90%. Ale to jak się nudzisz, możesz tak jechać. No. Obie betoniarki są po 90%? No. No to na pewno ta koło mnie jest po 90%.
To naboje byś tu na górę wrzucił. Lepiej. No jeszcze za wcześnie na naboje, bo kurde, blaszka zaś się to wszystkie się rozdupcą. No ale to mało zostało tych ścian, zobacz ile, patrz. Pyk, pyk, dwie paczki zostały, nie? Zanim on tu, kurde, ten... A gdzie masz ściany, buddy? A tam są. Haliera. Tu są z tyłu. Muszę się obrócić cały. No, obracę się. A po co cały? Tylko dźwigiem się obróć. No właśnie, muszę... Muszę sobie monitor przekręcić. A gdzie są te naboje? A szukaj. Ja. W magazynie. Nie, gdzieś tutaj są. Zbrojownia jest gdzie? Pełna, mój panie. Dokładnie. Kurde, wypiłby coś jeszcze. To ja też bym, ten, bym się podłączył. Tam mi się w tysiku, możemy się zgrać. Nie, bo to, to twoje to... Te moczniki są niedobre. Ty, panda, twoja sarenka jakoś tam szczeka chyba. Opowiadasz. Dobra, Stachu, dajesz, kuźwa, na górę druga runda. Stachu, może ssaj tam od razu. Ty, powinniśmy mieć chyba większego tego flat topa, bo niedługo, kurde, ten budynek będzie prawie równy z tym, z ramieniem flat topa. Nie, jeszcze jeden, dwa piętra tylko zostały. A to dzisiaj byłby koniec? Ja pierdolę. Nie, no myślę, że dzisiaj nie skończymy, bo jeszcze będzie zalewanie, nie? Ponieważ szukam tych naboi, kurde. Takie żółte. Dawaj, Stachu, do góry, Haliera. Dobra, to ja jadę już po ściany kolejne, nie? I tak nie kupię, nie będziesz mógł kupić. Jak powiedział? Nie, no, ale, kupić, ale ciężarówki możesz już postawić. Ciężarówki można odwieźć, no. Stachu, ciśniesz, bo się ćmi. Bo się ćmi. Jo. Po lewej, bo się ściemnia. Zostało ścian 5, a jest w sumie 5 miejsc. Nie dolewaj, bo nie zjemy, nie? No. Gdzie ci tych 5 zostało? No 4 zostały. No paczka jest u góry. No, no, ale tylko jedna, no. No jedna, bo Stachu musisz zapieprzać po schodkach. O, już tam widać, jak się... Jak się... Wyłania się. Nazwa postaci się przesuwa tylko. Ty, a... Emulsje gruntujące. Gdzie jest emulsja? Widzieliście, gdzie się emulsje? W sklepie. A chyba ją widzę, to ja ją podniosę. Jeśli to jest żółta paczka, to ja ją widzę. Biała. Ty, ale powiem ci, że zaciula pana tego nie od ten. Postawił na tych ścianach. Czekaj, dobra, to ci zdejmę. Biała emulsja, no. W kastoramie jest. O, jest do kastoramy. Stachu, masz zadanie. Ty, chyba że na firmie jestem. Czekaj, ja zaraz zobaczę w tym. Ale nie wiem, gdzie na jest firmie. Właśnie. Gdzie są te naboje? Rojenie, pojenie, pojemnik na beton, szkielet, ściany, to niech, szkielet. To niech młode zapierdziela dzisiaj. Ej, nie, nie, jest emulsja gruntująca. Para, para. Gdzieś jest. Ale gdzieś gdzie? Jest. Dobra, na firmie jest. Stachu, dajesz HDS-a i przywozisz. A macie właśnie, no właśnie miałem się zapytać, czy macie tego HDS-a. Wszystko weź mamy. Weź widlaka weź. Wszystko mamy. Możesz przyjechać widlakiem. O nie, jest tutaj, dobra. Widlakiem przyjedziesz. Ja tej ściany nie wezmę. Bo? Bo za daleko jest. To mam jechać na firmę. No. Kurde, tej też nie wiem, czy się uda tą... Oho. O ja pierdziel. Komu tam zwieracze puszczają? Ja nie mogę. Masakra. To nie ja. Byłam Ewą. Ale to na pewno panda. Powiedziałbym, że Jerry, ale... Aha. Dobra, przyznać się. Niech ktoś ma jaja i się przyzna, który puścił kudę. Baka. Powiedzmy, że... Baka. Powiedzmy, że to się nazywa bąk. To też kiedy to tutaj. To. No. Pierd. Bąk, pierd. To było coś takiego na podobie... Bym powiedział, że to taki mokry prysznic było, bo coś cienko to tam się... Cudowało, tylko teraz pytanie... Masz tego HDS-a, Stachu? Który ma rdzewegacie, nie? Ty, to się nie znasz, bo to było na wyciszeniu. A, na wyciszeniu, a zmutowane takie było, okej. Okay. To był tak, przez tłumnik. Przez tłumnik? Tłumnik. Czego nam brakuje? Brakuje, no tutaj jeszcze mamy tak, jeden ma... Jedne, drugie, dwa piętra, a trzeci... Aj, trzy piętra mamy. 14, 15, 16. Trzy piętra jeszcze mamy. Uuu, panie.
Myślałem, czy to ostatnio... Ostatnio lama z pandą, widzę, się obijali. No to jak tam z tą chłopatą Sylwestrze, bo żeś nie zakończył. Nie pamiętam. Dawno no było. Jeszcze się nie skończył. No. A co piłeś, Piccolo? Mleko? Na łęczowiankę. Wyciąg z kaktusa. Wodę piją zwierzęta. Wyciąg z kaktusa. O, Hades przyjął jakiś, jebu twoja noga. Komuś pierniczka może? No, chętnie. O. Ty dziadu karwaliński. Pozdrawiam Antonowa. No, i ja nie jem. Twa, ja jak, nie od, jem. Jak od razu się Buddy tłumaczy, ja nie jem. Ja nie jem. Bo zaraz by było, o, to Buddy na pewno, ten gob twoju mać. No, a kto? Na kogoś trzeba, nie? Ja nie jem od razu, a ten od razu już, ja nie jem. Bo wszystko co złe to Buddy, chyba. A ja przecież taki niewinny jestem. A czemu tak się tak uczęsiesz? Co ci, piłeś dzisiaj? No, po Sylwestrze. Jeszcze go trzymam. Delirka. No, to się nazywa po Sylwestrze. No tak. To się nazywa delirium. Nie, to gdzie wy są? Jedzie ta czy nie jedzie ta? W bazie jesteśmy. Jak to w bazie? Jeszcze w bazie? No bo teraz mają... Mają... Dałeś, widzisz, dałeś im te pierniczki i teraz mają lunch. A, lunch mają. I zaraz ci ty zabrałeś wszystkie te? Nie wszystkie, jednej nie zabrałeś. Jeszcze jednej nie zabrałem. A składasz się backspace, jakbyś nie wiedział. Ty nie podpowiadaj mu cheaterskich trików. No. Dobra, F się składa. F7, enter. Ej, Aleksy, wkurzyłeś mnie. Pod F jest turbo. Na rondzie w prawo. Wkurzyłeś mnie teraz. Weź przestań żyć. Bo ja nic nie mam. Albo jak ten, ty. Albo ten. Wpisz w konsoli C2. Enter. No, to by było dobre. Kto tam? Kropka! Ty to oglądasz mecz, czy kurde pracujesz? A, no widzisz, jak oni pracują? To już teraz wiadomo, kto ogląda mecz, no. Nie no, gram. No. Ej, no długo tam będę czekał na te kurde naboje. No spokojnie mu się, jakby się wyleje. No, uleje mu się i poszło. Ja już tu kurde z tym. No to sobie ciasteczko zjedz, masz zapanka. Właśnie musiałbym... Starą pozdrów, ziemi sobie, o. Musiałbym sobie pójść po tego. Ale chyba to zrobię. Zapraszamy na kanał Buddy Panther 82. No nie ma. Tym go nie pokonamy. Mój panie. O, przejechali, dawaj tego dźwiga. Ty, bramka jest, o kurde, przegapiłem bramkę. Co ty kurde oglądasz? Nie przegapiłem, no w sensie grałem, tylko nie wiem jakim cudem on to strzelił. Ale w co ty grasz? Dałaś mi tu powtórkę. FIFA 18. Aha. Demo, no. No, od pikarza się odbiło, dobra, przyjmuję. Co za kurde, FIFA grasz kurde? Tak. W demo, no. Tak, w demo. Ma tylko bramkarzy. Sięgniesz tam elektryk? Nie wiem. Za chwilę może być lag. Ewentualnie ci podam jak chcesz. Gdzie ty jesteś? Ja na dole jestem. Ja tu. W małym mieście. Ej, sięgnie spokojnie, chłopie. Mały siedzi w torbie. Opuść linę i elegancko. Pilimy soki, gdy są. Pilimy soki, ażeby schło. Linę samą opuści, będzie prawie idealnie. Powiedz go. Wiedziałem, że to zrobi. Wiedziałem, że to zrobi, kurde. Oczy teren budowy. 325 tysięcy dostępne. Ja tu Stachu z nami zarobi, ja pitolę. Ej, elektryk to stój, masz, chcesz? Daj, dawaj kieliszka. No, no masz, to no to masz, już ci wrzucam na górę, o patrz. Dobry z ciebie, kuźwa, jestem prywatista czasami. Działeś? Zrzucił.
To masz. Nie mam kulki, czemu? Masz kulki. Nie, patrzcie, gdzie zaparkowałem tego Hadesa. Nie ma czasu na patrzenie, pracuj, pracuj, pracuj. Jakaś tam faja, kurwa, klika w klawisze mocno. Nie robię. Ja mam kulki, co jest grane? Jak kulki nie masz? Bez kulki jesteś na żółtym już kulka. No wykastrowali go ostatnio, no. Może jestem offline, albo coś, nie wiem. Analnej nie masz kulki? No dobra, to się złożymy z chłopakami. No masz kulkę, co ty gadasz? Piękne dośrodkowanie, poproszę. No nie wiem. No masz kulkę. Ajajajajajka, to się zbugowało. Jezus, tryb profesjonalisty jest bolesny. Co powiesz, że przegrywasz na trybie profesjonalisty? No nie, prowadzę 2-0, ale jest... Jest łatwy. Bardzo ciężki jest. No chyba World Class jest najcięższy, panie kurde. Czekaj, wróć. A teraz nie sprawdzę, bo jest tak. Masz amator, profesjonalistka, semi-pro i... Jest nowicjusz, amator, początkujący i tak dalej. To będę na początkującym przegrywa z komputerem. No. No. Przyznaj się, panda. Przyznaj się, nie? Bo i tak to wszystko się wyda. To nie nabionewo. O. Czyli masz urlopowe. No. Widzę, Jerry rozdaje urlopowe. I to ostatnio co odcinek jest? W nawiązku jeszcze. Coś mnie strasznie laguje, jebu twoje noga. Bo Buddy kupuje ściany. Zapomnisz go awansować na pewno. Nie wiem, kto zalewa, a to mamy trzy kieliszki, aż ja pierdzielę. No a co? Z jednego będziemy pili? Tak. Ja jestem w tym, w laptopie. Tylko z taką musisz tutaj zalewać bardzo dokładnie, każdy drutek musisz zalewać. Co robisz? Co robisz, nie? O kurwa. O. Kto? To jest jednego kieliszka. Przestań. Kto ci powiedział, nie że... Nie pokażę się dokumentów jeszcze, prawda? Ty, ale na twoim weselu, ty... Ten... Michał... To wiesz... To ja bym się tak z chęcią pożygał wódką, nie? Buddy, co jak co, ale tyle towarno chcesz zmarnować? No. Nie, no to... To jeżeli ty od razu zakładasz z góry, że ty będziesz marnował towar, to nie, to temu panu nie polewamy. Ty, ja to nie chodzi o to. Wesele później. Ja się napiję, pójdę do butelek z powrotem, nie? I gościom z powrotem. Zobacz, jak oszczędność ma... Co łeku, powiesz, że zabarwiona. Nie, bo kurde, nie przejąłem piłki. Przepalanka. Później będziesz miał na drugie wesele, na poprawiny będzie. Od razu zagrychą, nie? Zdrobinie. Dobra, nie chcę, nie, dobra, nie, przestań, skończ już, skończ, proszę cię, skończ, nie. To schodzi na zły tor, nie. Później zamiast ciasta byś miał. No, nie. Z drobinkami owoców. Dobra, no. Super, fajnie, cieszę się razem z wami, ale już zakończcie ten temat, bo to schodzi na złą drogę. Ale jaka oszczędność, panda, zobacz. No. Aha. Wypijesz 0,7, a zwracasz 1. Albo nie, półtora. Obiad, kolację i śniadanie. Tak. Ktoś mnie laguje, Buddy, nie kupuj tego wszystkiego tam. Nie, a nie kupuję, ja się przyniosę tylko do ciężarówki. No właśnie, o to chodzi. A mi się beton kończy. Mi ten, no mam 48% jeszcze. Bo ja już od beton, nie będę miał. Od betonu to jest ten. Najmłodszy. Nerwona. Najmłodszy? Ty, dawaj, zamieńmy się tymi. Ja ci tu puszczę mój. No. I... A możesz na pewno jest ten, z kieliszka do kieliszka. Wiesz, no i... Ale daj mi ten. Nie, tu zostaw go. Masz, Stachu. To ci pomogę. Poszedł. No chciałeś, no to ci dałem, no szybko, co będziemy się tu stać i pitolić, nie wiadomo ile. Ktoś mi spieprzył go, teraz go muszę podnosić. No ale ty masz czas na podnoszenie. No, jesteś młody, jeszcze masz czas. Tak. Pamiętaj, zawsze godzinę przed stosunkiem. Żeby konar zapłonął. Żeby konar zapłonął, brawerem. Nie, takie rzeczy nie trzeba. Dobra, nie jeden. Aj, przestrzeliłem, kurde. Wszyscy tak mówią.
Tak. Panda, masz echo jakieś tam niechcące. Echo! Uhu! Echo! Aleś ją, kurde, wywindował. A widzieliście ostatni odcinek, kurde, z Mudrunnera, hopy? Oczywiście. Błotko ciap ciap. Nie wiem, czy wiecie, ale, ale wychodzi niedługo ten nowy update do Mudrunnera. Amerykańskie jakieś ciustewka będą. Albo już coś tymi dźwigiem przeszkadza. O suka, bliat. Gdzie? A, we flaptopie. Flaptopie? Nie, jak ty w budynku siedzisz, chłopie. Zobacz, zobacz, twoje ramię jest w budynku. Ale nie zawsze, no za każdym razem. Tępa czerwona maso. Jedzie tym Fordem K i... Co ty chcesz? Dziadek, kurde, jedzie do kościoła, a ty go stresujesz. Nie, jak jeszcze trąby. A ci, co już 3 dni stoją przed tym, kuźwa, budynkiem... To nie będą stać, no bo jeszcze, czekają jeszcze z tydzień. To, bo oni kupili tutaj już mieszkania, wiesz? Tak, zaraz się będę wprowadzać, meble przynosić. Jak alternatywy, jak ta... Te, ty to może... 4. To jeszcze może dorobimy. Co ty chcesz dorobić? No, dźwigiem cyk na balkon. My możemy tobie dziecko dorobić, jak chcesz. Chyba ty. Nie, no, zaraz go skoszę, no. Co chyba ty? No, myślisz, chyba ty możesz robić, bo ja nie będę. No ale będzie kochał jak swoje, nie? No, no. Jasne. No świstaka widziałeś? A łyżka na to niemożliwe. A sreberka mu zajebali chyba. No powiedz, skąd będzie wiedział, że to nie jego? Mhm. No bo będzie psa widział przed sobą. Ty myślisz, że nikt nie... Tak, już, koniec. No, ty myślisz, że nikt nie pozna, jak będzie merdało mu coś przed oczami ogonkiem? Dobra, Stachu, zostawiaj ten. Zostawię na dole, bo trzeba ściany te remontować. Czyli wiesz, co cię czeka, nie? Pedałujesz na górę, nie? Ale to zanim, jeszcze na górę, to pół zupełnie kieliszki wszystkie. Pan na kabinę mu zrzucił. Jeden masz Stachu na kabinie, jakbyś nie wiedział, nie? No mój. Nie. Na kabinie masz kieliszek. Jerry, a te rachunki za prąd zapłaciłeś? No. Chyba nie wiem. Nie pamiętam. A ty przywiozłeś wszystkie ściany, buddy? Nie, poziok wyleciał, ty. Widziałeś? No, siada, ale weź mi przyjeżdżacie gdzieś inaczej, bo ja tam nie sięgnę. Tym się. Ale jak tutaj jest wszystko zatarasowane, chłopie, tyle samochodów tutaj jest. Kilka tylko. Tak, kieliszki. Weź jakoś ten znak rozpierdolić, bo... Stachu, nie przeklinaj. Trochę kultury jebany. Pewnie, cofnij mocniej, żeby odleciał ten znak, a nie. Musi się rozpędzić. Buddy, ale to byś te kurtyny potwierał wszystkie. Już ci otwieram. Na pewno jesteś ten pewny? Jestem. Bo żeby znowu nie było tak, że będziemy zbierać to z ulicy. Nic nie będziemy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Zrób coś dla muzyki. Nie śpiewaj. Twoja grupa, twój zespół bez talencie to... Show must go on, to niestety to nie. To nie to nie ten program, nie? To nie ten program. Ajajajajaj. Jechałbyś tutaj tymi ścianami może gdzieś bliżej, czy coś? Zrobiłem ci miejsca trochę. A co, nie sięgniesz? Czekaj. Ej, te bliskie tutaj zostaw, ty bierz te tamte z końca. Ty! Elektryk. Dlaczego na każdym piętrze stoi to? No bo jak każdemu się zechce srać, jak no na jednym piętrze ci się zachce jedynkę, na drugim dwójkę, no to możesz sobie wybrać, nie? No. Jeszcze jak idzie przed tobą brygadzista? Bo na pierwszym... Bo na samym dole robisz kupę, a w pozostałych tylko siku.
Bo jak, się przy, bo jak się przyblokuje na pół piętrze, to może rozsadzić. Rozszczelnić. No. Bo one są połączone, wiesz, jak robisz z góry, to leci przez wszystkie. No. A to jest ten, to i to jej wiki. Ty, znalazłem właśnie te. Widzę jakieś te na chodniku. Chciałem przejechać, ale tu jakiś... Sfel... co za ciul mi zostawił wejście? Sfel, kurde, rozłożył tutaj, kurde, te. Oj, kurde. Ktoś położył na klatce schodowej ten. To przez balkon, Stachu, przez balkon. Teraz w ogóle nie można jak przejechać. Z jednej strony zatrasowane, z drugiej strony zatrasowane. Stańcie tymi żurawiami, żeby te głąby nie jeździły tutaj. Przepchaj ich. No kurde, zatrasowały w ogóle jedną, drugą ciężarówkę. Paczka leci na dół za chwilę. Masakra. No, a czemu leci na dół? Przepchłem. Dlaczego, że się przepchnął? Nie przepychaj. Nie przepychaj jej. No i patrz, poszedł. No przepraszam, jak to był spalony? Jak ja jej nawet nie zdążyłem dogonić, kurde. Masakra. Ale mnie irytuje ta gra czasami. To po co grasz? Bo lubię. Tak, i to wszystko za 2,5 stówy, co? Haliera. Nie ma jak znak mnie zatrzymać, jakiś gościu. Jak trzeba, to ich kurde wywalasz w powietrze, a jak nie trzeba, to kurde dosłownie jak tępe strzały, nie? To jedź ten, cofaj do tyłu. No co jak masz z tyłu ciężarówkę i samochody, to. Ja może cofnąć do przodu? Da się nic też. Nie mogę zrobić. No tutaj to... kurde. Tutaj stoją z jednej strony ulicy i jakiś głąb rozłożył kudę ten. No. Trzeba dźwiga przestawić tego tam co masz przed sobą, żeby oni po prostu przejechali tą drogę. W ogóle zatarasować im te drogi, kurde, żeby... Wszystko już jest, czy jeszcze coś dajecie na górę? Jeszcze, spokojnie, stój, czekaj. Albo wyłączyć ten tempy ruch uliczny, bo... Ej, spaulowali mnie, podali do mnie piłkę i spalony. No, really? Jebnij sędziemu. Zaraz mu gwiznę. Z bańki jak Zidane. Zrób tak jak ten, w 8 lidze mistrzów. Sędzia! Kalosz. Uj, sędzia, chuj. U kurde, woził gnój na gumowej taczce. Sędzia, on się z głodu przewraca. No i przepraszam, no mój zawodnik jest spaulowany, no. Bo masz cierpkich zawodników, kurde. Tak. Nie no, ja gram akurat jednym. Nie masz, tam Ronaldo. No a co ty CSK... chciałeś od razu całą jedenastką grać naraz? CSK, no. Te niepokonani owczarki grasz? Dobra, to ja lecę. Stój, gdzie? Odbezpieczyłeś wszystko? Jednej zapomniał. W dupę. A jeszcze są te. Są jeszcze. Buddy, ty jedziesz po następny czy nie jedziesz? Tak, już się tam wygramoliłem, teraz muszę jechać po te... ściany, panie. Oho, pa elektryk, zaraz ściany polecą na dół. Ty, co ty robisz tym dźwigiem? No, bawię się. No, co mam robić. No tak, tylko że tym ramieniem... Ej, liną musisz stawiać, bo tym ramieniem przestawiasz wszystkie ściany, chłopie. Opowiadasz. No walisz tu przez pół budynku. Pół litra po człowiek. Ale będziemy jeszcze z dwa odcinki budować, nie? No jeszcze, no ze dwa to na pewno, no. No taranem go, no. Bo zaraz będziemy kończyć. A tu nie mogę teraz ściany postawić, bo tu ściany stoją. Ściany w ścianach, ja pitole. To też nie mogę właśnie postawić, bo tu jakiś ciul postawił te kostki. Ja, zaraz pogubi wszystko, ty. Czekaj, ja to wyniosę do góry. Uwaga. Ło! Ty, ściana jest jedna w tym, na piętrze niżej. To pilnuj, przyklej do tego. Tak, pilnuj, żeby nie uciekło. A już poleciało wszystko, ja pierdzielę. Naciśnij weskę. Pusta kostka to może lecieć. To nie puste, to pełno uciekają. No. A ty, czemu ty dźwignął całą kostkę? No postawić chciałem, no. Unoszę się w powietrzu, kuźwa. Stachu, szukaj gdzie jest tamta piętro niżej. Szukaj. Bo będziemy się przebijać przez te... Przez sufity. Przez trop. Oj, ale twój dźwig przeszkadza, jebu twoja noga. Masz za ten, musisz mieć wyższy dźwig, Jerry. Jak? No, rzucaj tę piłkę, no.
Pa, znowu poleciała. Ty, co ty robisz? Kurde, elektryk, znowu. Ci mówiłem, ty musisz liną operować, a nie ty... Ja mam tak krótkiego. Nie, bo ty żurawia kładziesz. O, coś przyszło, kosz materiału. No to fajnie. Po co? Ale to cieszę, no. Ja, ale ten beton to jeszcze nie wyschnął, bo mi nogi wchodzą. Elektryk, chowaj się. Będziesz miał fajne buty. Cementowe. A uzupełnij betoniarki. Goń tam do wyrowni. Kieliszki? Betoniarki. Kieliszki to my sobie sami uzupełnimy. To mam tu być na górze, czy nie? Nie, masz robić wszystko naraz. Pamiętaj, Stachu, tu się robi wszystko naraz. W tym samym czasie. Z fabryki ścian widać ten wieżowiec, jak budujecie, wiecie? O pierdziel! Stachu, piętro niżej, nurkuj i szukaj, gdzie są te ściany, bo będziemy się teraz doszukiwać. Słyszeliście? Nawet nie mogę. Bo widać laptopa i widać żurawia. I tego. Piękny budynek. O kurwa. Tu jest Alternatywy 4. Wszystkie rybki mają na karasie po... Kontrabasie. Tu jest jedna, czekaj, jest, widzę Stachanik. Stachu, krzycz w prawo, lewo, bo ja się przebijam. Albo się nie przebija jeszcze. O. To może wybuszmy połowę tego budynku. Ty, nie mogę się przebić. Bo paczka leci zaraz, hop. Pełno bydła. To co ty robisz, ty? Szturchają się, truchają. A kto jest w dźwigu tym takim jednym, takim tym, co stoi pusty? Nikt. No, co odpowiedziałeś? To nie ja odpowiedziałem na ten. Ej, Lecik, zabieraj się z tym swoim, ty. Powód. No weno. Ja się zablokowawszy. Ja pierdzielę, no. Nie masz laptopa jeszcze jednego? Nie mam. Czekaj, bo muszę paczkę przesunąć do przodu. Ej, te weźcie, bo się to zaraz fajnie... O, szczęście przyjechały. Ej, chłopaki. Zapraszamy do grupy, ten, siewni sobie. Tak, siewni sobie. Siewni sobie? Bad, gdzie ty jedziesz? Tutaj skręcaj. Wcześniej. Po coś dookoła pojechał, ja pierdzielę, tam nie przejedziesz. Tak, a później będzie, że kurde, ty paliwa brakuje, nie? Tego nie pomaluję. To nie jest amelanium. Bo wiesz, ja jadę tak, żeby mi się tachograf zgadzał, nie? Żeby kierownik powiedział, że go naciągam go, nie? Ale kierownik dzisiaj papierów nie wziął. O, patrz, zrzucił tą paczkę. A tam papiery, to nie. On zawsze ma papiery przy sobie. Te lewe i te prawe. Żółte. No, paszport Polsatu to on zawsze ma przy sobie, nie? No bez dowodu tożsamości ja się nie ruszam. To co ty chcesz, żebym ja bez dokumentów tożsamości się kurde ruszał? Tak to przynajmniej pokaże słoneczko, nie? Tak. On mówi, wiesz, w zależności jaka partia go pyta, nie? Jak PiS to paszport Polsatu, a jak te... A jak te PO to ten... Pokazuje paszport z TVN-u, nie? TVP, kuźwa. Sięgarni, kropka. TVP to ty zostaw, kurde, polską telewizję. TVN, pisowską telewizję. Kurde. A jak go czarni pytają, nie, to ta legitymację ministranta ma. O kurwa. Odbezpiecz te paczki, synu. Tak, no weź odbezpiecz, kuźwa. I weź wiaderko. Muszę popatrzeć do góry, no. Weź wiaderko. Ten, Stachu, jedź do sklepu. Nie, leć do sklepu po fazę. Po fazę, tak. No. Tu nie ma ty, ale tu nie ma co się śmiać, kurde. Jeszcze te dwie butelki po drodze przynieś. Bo się kończy powoli. Śląskie kawały. Czemu wszystkie ściany są tam gdzieś z drugiej strony do tego, do ustawienia? Jezu, co się tu dzieje? Nic się nie dzieje, spoko, Stachu, wszystko jest nie! Pod kontrolą. Cicho, panda, kurde, bo na zawał zejdziemy. No, panda na... Nie, no bo panda kurde, na... mój sfaulował w polu kardem, nie?
Panda na amatorze jako D4-0 już dostaje. O, poszło! Opa, ty, co, kto tu zgubił? Ej, ktoś tu zgubił ścianę. Ale za... To chyba ja. Ja pierdykam. A co, na dole tam ścian? Nie, na dole to poszło puste. Dobra, to tylko czy ja ją zbiorę. Może być problem z jej zebraniem. Za co żółtą? W imię zasad. Za paszport Polsatu. Słoneczko dostałem. Jakieś śmieszne podchujki, no. No ja. Dostałeś ten. Dostałeś słoneczko. No. Za co żółta, no. Trzeba było... Pójdzie, zabezpiesz, Sachu, zabezpiesz to, zabezpiesz to, no. Trzeba było napisać. Nie to, głosować. To drugie. O, dobra, i patrz, co się teraz dzieje. Wszystko jest pod kontrolą podobno, tak mówili, że będzie dobrze. Nie, Jerry. No oczywiście. On się pyta, za co żółtą. No, mu powiedziałem, że napis trzeba było nie głosować. O, rozrzucił tą paczuszę. No. Możesz w sumie je sprzedać. Tam chyba, że jest tam jakieś jest... auto, gdzie jest paczka, jest jakaś... No i mam czerwono. Nie wzięta. Tam jest ten... Sachu, jeszcze jedno musisz odbezpieczyć tutaj na górze, całą tą paletę. To, a ty tak w ogóle FIFA umiesz grać? Bo nie. Tak niedługo to zaraz w 7 będziesz kończył. Ja gram jednym, w sensie nie jako cała drużyna, tylko jako jedna jako kariera. Jeden na jednego. Stworzyłeś sobie... Stworzyłeś pierwszej osoby? Tak, z pierwszej. On ma rozwojenie. A DLC na piłkę masz? Tak. Nie, na razie kupił tylko syna sędziego. Ja nie mogę jej przestać, bo przez was ścianę upuściłem, no. Jo. Stachu, ty wiesz co? Ty wskakuj do tego małego dźwiga i tam koło mojego dźwiga leży ściana na dole. Ale na klawiaturze Panda grasz, czy na padzie? Nie, na padzie. No bo na klawiaturze chcę spróbuj. Daj mi spokój z klawiaturą, kurde, do gry takiej i jeszcze na klawiaturze. Na joysticku pograj. Albo na kierownicy. No, na kierownicy, no. Ty, a to na kierownicy to by było fajnie, nie? Ale jakby kurde dryblował, kurde, chłopie. Cristiano Ronaldo to przy nim wysiada. A stworzyłeś sobie własnego zawodnika? Tak. To co? Ja się wszystko po, wszystko po 99 ma? Nie da się w karierze. Nie da się? To ile zaczynałeś? 76? No zaraz ci powiem. Nie, jak się nazywa Panda? Jak się nazywa Panda? Michał O. A dlaczego nie? Włodzimierz O. Aktualnie mam 73. Co tak dużo? Moja gwiazda, no bo już trochę gram, nie? Cheater jesteś. Za co? Mecze ligowe, rola, kluby. Za ładne oczy. A ile bramek strzeliłeś? Czekaj, aktualna... 18, ale wszystkie samobójcze. Z czym ryj? No. On jeszcze bo... On jeszcze żadnej bramki nie strzelił, bo chyba nam od rezerwowych się dni. 45 goli... A jaką drużyną grasz? Oczywiście WKS Śląsk. Dlaczego zawsze WKS? Takie... A co to jest WKS? Wodny kajakowy spływ? No. Powinno być WKS O. Rozegrane spotkania 37. A w Lidze Mistrzów to pierwszy sezon? Drugi. O kurwa, to masz czwartą ligę na razie. Stachu, bierzesz tę ścianę, czy nie bierzesz? No kurwa, nie mogę się do niej dostać. Gdzie ona jest? Tylko mojego dźwigu. To... Aha. Pytanie, czy to wysiądź dźwigu, ja cię ją złapię. Jak było backspace, to który to przycisk, kurwa? Do składania się, a po co się będzie składał? Nie trzeba się składać. O kurwa, wyszłem. Stachu opuścił grę. Dobra, ja ją chwycę. Z tymi cholernymi szwabami. Dobra. Meczek rozegrany, meczek wygrany. Przegrany? Nie no, wygrany, tylko że... A to grasz na pozycji sędziego liniowego? Nie, środkowy napastnik. A do reprezentacji Polski zostałeś powołanie? Tak. Albo podajesz piłki. Znaczy nie powołanie, tylko grałem mecze, nie? Aha. Jakoby pożyczone. Albo piłki podajesz. Reprezentacji Polski? Tak.
Wypożyczony do reprezentacji Polski? No. To co ty, Ukraińcem grasz czy co, bo kurde? To jak gramy ten, kurde, 11 października gramy na Śląskim, to będziesz tam, co? Tak. Zajebiście. A z kim my gramy? Z Włochami, nie? No, pod pachami. Job twoją mać, jak po nimie. Jerry, wyłącz ten pieprzony ruch, bo już drażni mnie tutaj na tej budowie. Już nie przesadzaj. No bo ty, no nie mogę przez głąba wyjechać, nie? No to taranem go, no. Wyjdź do niego, weź tuż do zmiany. Zwoń na pały. Tak, zwoń na pały. Mam taki problem, bo nie pamiętam hasła. O koń. Jakby na też, jak ktoś napisał. Już można głośno powiedzieć. O koń. 3, 2, 8, 9, 15, 63, 40. Ziewnij sobie. Elektryk, jesteś ten na górze? No jestem w dźwigu tym dużym. No ale masz tam haka na górze czy nie? No prawie, ja mogę mieć. A to nie postawisz się? Czekaj, bo się trzęsę, czekaj, zaraz. Postawisz się, spację daj, albo nie, teraz nie. No. Czekaj, bo się trzęsę. Pa, jak się trzęsę, ja pierdzielę. Ciśnij backscape. Nie ma. O dobra, jest, udało się, ale ty. Ale jestem przez ten, przez budynek przeszedłem. Brakuje drzwi, ten czegoś tam, żwirowni brakuje. Ja nie, czego brakuje? Zbrojenia jednego. Zalej betonem, umiesz ładunek, prefabrykowany stat ściany. Zbrojenie umiesz. No jedno zbrojenie za mną jest. Jadę już, no. I zostaną nam dwa zadania, nie? Czekaj. To może dokończymy, kurde, tą serię nie będę bez pandy. Ha! No po co nam potrzebne? Ha. Dokumentów nie wziął, to BH powiedz niepotrzebny. Trwa oczekiwanie na gracza jest. No ja cię kręcę, nie w tym momencie. No zakończę. No niestety. To bardzo dobrze. Co to z nami będzie? Tak, to teraz Buddy poczujesz się jak to zawsze ja byłem, jak jechałem. Kiedy rozbijemy się na zakręcie. Buja, Buddy, odcięcie. Święty Piotrze, puk, puk. Ciurajla. I będzie kończy, zaraz, bo już godzinę dbije ty. 47 minut. Nie gadaj. Kto to tam puka? Kładzior na pewno, bo przegrał mecz. Tylko nie chce się przyznać. Nie no, jo. To nie pukaj. Pompki robi teraz panda w treningu. Ty, no zostały dwa etapy, no. Akurat, następny 15 i 16, no i akurat, no. Ty, a co by było, jakby wziął teraz anuluj zlecenie? Ale to się podejrzewam, że Buddy by dostał takiego kurwa, że po prostu przyjechałby do ciebie i zrobił ci kuku. Oczy zacząłem. Co? Nie, na Fame. Haka? Na Fame MMA 3 byśmy się napierdzielali, Jerry. No. Ja bym specjalnie tego łycha od koparki załatwił i Buddy by używał przeciwko Jerry'emu. To za konstrukcjonę! I złychy, nie? I złychy, dokładnie. To teraz ja sobie pojeżdżę ze ścianami. Gdzie? Trzeba pozalewać znowu, nie? Dobra, moi drodzy, my się widzimy w kolejnym odcinku, nie? W następnym odcinku zobaczycie, jak kończymy. A jaki to był numer teraz? Jak to jaki? Panda, jaki to był numer odcinka? A to tak krzywo postawił te czerwówki, Buddy, no weź jak już z kulturą. Przestań! Patrz, zobacz, nie mam je nawet, a już mnie tam chciał, że to ja postawiłem. No na kogoś trzeba zwalić, nie? No nie. No żeby nie zwalił na ciebie. O suka, bliat! Ej, trzeba dźwiga na ściany. Jakiego dźwiga na ściany? Ej, ta koparka to już tu raczej nie potrzebna jest, co nie? Bo się wysypały ściany z auta. A gdzie ty jesteś? A czemu się wysypały? Co zrobiłeś? Dziadu? No. Ej, mogę odbić tą koparkę? Kichnąłem. Możesz. No. O, kichnąłeś, kurde. Ja to zawsze sobie tak robiłem, kurde. I nie było problemu, tylko elektryk przyszedł i już mi rozwalił tutaj. Tam. No bo elektryk taki jest, to już tak jak kiedyś było. My ścianę sobie ładnie poustawiali, elektryk przyłożył jedno, rzucił, wszystko spadło. A ty jesteś gdzie? W ścianach jeszcze? No, dawaj te dźwiga. A to może za tydzień, co? Ło, bled, zgubiłem koparkę. Się przenieść do dźwiga, czy do tych ścian.
No przecież no, jestem dźwiga, widzisz? Rozkładam. Przecie, nie? Taki dupny, ja pierdzie. No zaraz, że będę małym przyjeżdżał. Kuźwa. No tak, no ściany są ciężkie. Wypieprzyła mi się koparka z tego, a ja nie mam tego DLC. To masz problem, musisz kupić. No. A nie masz wyjścia teraz. Nie inaczej. No, parę złotych kosztuje, tam nie przejmuj się. Na biednego nie trafiło, 8 polonezy masz, to jednego sprzedasz i... A co ty robisz? Czekaj, bo mnie coś przyblokowało. Fajnie jakby ktoś tą koparkę tą wjechał, tak? Będziemy nagrywać jeszcze trzeci sezon z Construksiona, to nie ma problemu. Tak. Widzicie, już mieliście zapowiedź na 2019 rok? No. Ej, przecież już jest 2019, buddy, obudź na się. Czekaj, bo go jeszcze po Sylwestrze trzyma. Dobra, puszczaj tego klemorka. Potrzebuję kogoś z DLC, znaczy z uprawnieniami, o. Aha. Jak, to, jak to nikt nie ma, ty, jak to nikt... Jak tu nikt nie ma ten. To, nie, to Babi. To, nie, to nikt nie ma. Z kanału Poznański kanał. Tak. Tutaj nikt nie ma uprawnień. No. Nikt nie wziął dzisiaj. Panda tylko ma uprawnienia, nie chcę pokazać. Na paszport Polsatu. Dobra, będzie. Dobra, moi drodzy, zobaczymy się w kolejnym odcinku. A tymczasem żegnamy się z wami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej. Na razie. Czołgiem nie robię. Bye bye, maszkary.